Dzień dobry, proszę Państwa, Kukuła Wojciech, portal doradczy Fruit Akademia. Jesteśmy w sadzie jabłoniowym, nie bez kozery, dlatego że mamy początek sezonu wegetacyjnego. Jest to okres wzmożonych prac. W tle słyszycie Państwo ciągnik, który rzeczywiście wykonuje te pierwsze zabiegi uprawkowe. Tutaj, jeżeli chodzi o sady, co jest ważne, na co powinniśmy położyć nacisk? Zwróćmy uwagę na fazę wegetacyjną, faza mysiego ucha. Cały czas wykonywaliśmy już zabiegi produktami miedziowymi i jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o ten zabieg fitosanitarny, zabieg ograniczający rozwój parcha w tych wczesnych fazach wegetacyjnych, bo produkty i środki ochrony roślin zawierające w swym składzie miedź rzeczywiście będą ograniczać występowanie parcha jabłoni, ale będą też ograniczać występowanie szeregu chorób bakteryjnych, w tym także zarazy ogniowej. Proszę Państwa, dobór produktów miedziowych na rynku jest bardzo szeroki. Z palety produktów możemy wybrać te zawierające m.in. tlenki, wodorotlenki czy tlenochlorki miedzi. Nie zmienia to faktu działania tychże produktów. Charakteryzują się one jedynie agresywnością w stosunku do roślin sadowniczych. Mniej lub bardziej. Natomiast drugą rzeczą jest łatwość przygotowania cieczy roboczej. Produkty w wersji sypkiej zwykle pylą podczas odmierzania. Jest to dla niektórych problem większy, dla niektórych mniejszy. Zaletą produktów miedziowych w wersji płynnej jest to, że nie pylą. Dodatkowo, zwykle produkty miedziowe w wersji płynnej zawierają w swym składzie adiuwanty poprawiające rozprowadzenie substancji aktywnej po powierzchni chronionej. Dodatkowo, produkty w wersji płynnej charakteryzują się również tym, że mają wyższą odporność na zmywanie, co w okresie wiosennym, gdzie mamy dość dużo tych opadów deszczu, jest niezwykle ważną zaletą tychże produktów. Z palety produktów dostępnych w ofercie Hemirol mamy dwa, zarówno w wersji pylistej, jakim jest miedziowy 50WP, jak i w wersji płynnej miedziowy 600SC. Produkty miedziowe, które wymieniłem przed chwilą, są produktami nawozowymi i w tym celu powinny być stosowane. Natomiast ze względu na wysoką koncentrację miedzi w składzie, mogą być również wykorzystywane i może w ten sposób wykazują również działanie fitosanitarne, ograniczają rozwój chorób pochodzenia grzybowego, choroby kory i drewna, ograniczają również rozwój chorób pochodzenia bakteryjnego, a także ograniczają w tych wczesnych fazach wzrostu jabłoni występowanie parcha jabłoni, co jest niezwykle ważne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nawożenie, tutaj mamy fazę mysiego ucha, tak jak już wspomniałem. W tej fazie możemy zastosować saletrę potasową, aby dostarczyć azotu i potasu, bo te składniki są na etapie wczesnej wiosny, wzrostu, ruszenia wegetacji niezwykle ważne. Możemy zastosować Fruit Akademia na początek wegetacji. Tak jak mamy to tutaj, w momencie kiedy mamy fazę fenologiczną postępującą, mysie ucho, zielony pąk, warto również postawić na pozostałe z mieszanek dostępnych w portfolio firmy Hemirol. Cała linia gotowych mieszanek nawozowych Fruit Akademia, mysie ucho, zielony pąk, kwitnienie, wzrost owoców 1, wzrost owoców 2 i Fruit Akademia po zbiorach są mieszankami, które będą pokrywać całkowicie zapotrzebowanie roślin na te podstawowe, kluczowe na danym etapie wzrostu rośliny składniki pokarmowe. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o szkodniki, jest troszeczkę zimno, ale naszych obserwacji i obserwacji naszych kolegów pojawiły się już pierwsze kolonie mszycy. Dlatego warto by było postawić na produkty, które będą działały, będą ograniczały te pierwsze kolonie mszycy na etapie pierwszych tych kolonii, bo lepiej jest zniszczyć, ograniczyć występowanie pojedynczych szkodników, niż walczyć później z masowym występowaniem tego szkodnika. W związku z czym warto postawić na produkty zawierające w swym składzie deltametrynę, chociażby produkt, który ma w swoim portfolio firma Hemirol, Delcaps. Produkt bardzo dobrze ograniczający mszycę jabłoniową chociażby. Dlaczego, proszę Państwa, teraz zacząć walkę ze szkodnikami? Dlatego, że w późniejszym okresie pojawią nam się
charakterystyczne dla środowiska sadowniczego, owady pożyteczne, owady zapylające, które chcielibyśmy oszczędzić, dlatego że to one będą nam poprawiać zawiązywanie kwiatów, z których de facto w późniejszym okresie będziemy mieli ładne, kształtne i jędrne owoce. Szanowni Państwo, produkty czy też środki miedziowe są niezwykle ważne również w uprawach pestkowych. Dlaczego? Dlatego, że występuje tutaj niezwykle ważna choroba, jaką jest rak bakteryjny. Niezależnie od gatunku, czy to będzie wiśnia, czy czereśnia, czy też pozostałe śliwy, brzoskwinie, koniecznym jest zahamowanie rozwoju tejże choroby. A to właśnie potrafią produkty zawierające miedź. To tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiejsze zalecenia. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.fruitakademia.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe zalecenia dotyczące ochrony, nawożenia i biostymulacji gatunków sadowniczych. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia naszych poczynań.